Idziemy jechać? Jedziemy dzisiaj. A już się nagrywa? Już się nagrywa. Cześć, no to może przed tym, gdzie, to czym? Samochód, który tutaj widzicie, to Fiat 130, nie mylić z Argento Mirafiori 132, nie. 130 to był największy Fiat i stary to jest Fiat, bo rocznik 70, dlatego jak widzicie, nie ma pasów bezpieczeństwa, nie zapinamy pasów, bo po prostu ich nie ma. Serdecznie pozdrawiamy Piotra, który udostępnił mi ten samochód, nam ten samochód do nagrania. No i co, witam wszystkich widzów Rafała. Ostatnio jeździliśmy syreną, dzisiaj jeździmy dużo starszym samochodem, ale zobaczcie jaki komfort. Wspomaganie kierownicy, jedną ręką, o, skręcamy. Automatyczna skrzynia, to też we Fiacie z tamtych lat raczej niespotykana rzecz. Owszem, w Mercedesach się można było tego spodziewać, ale na pewno nie we Fiatach. Takim Fiatem jeździł dyrektor NBP, jeździł dyrektor FSO. Wożono także Jana Pawła II na pierwszej pielgrzymce w Polsce tym samochodem. W związku z tym to jest taki samochód dla najwyższych elit tamtych czasów. To nie było auto dostępne dla wojewodów. Zresztą ich w ogóle było bardzo mało, 14 tysięcy egzemplarzy. Ale tyle o samochodzie. Powiedzmy sobie troszkę o naszym mieście, Stalowej Woli. Ostatnio mówiliśmy, że pokażemy Wam historię ciekawej konstrukcji i dlatego teraz postanowiłem wypełnić te obiecania złożone widzom Rafała. Zobaczycie sobie, ja to nazywałem jako dziecko pomnik pijanego hydraulika, ale tak naprawdę nie wiem jaka jest tego oficjalna nazwa. Zresztą zobaczycie, na pewno kojarzycie tę konstrukcję, która jest zbudowana z kanałów wentylacyjnych, nie z rur, bo przekrój jest kwadratowy. Także wielu z Was już się domyśla. Patrz, jakie ładne UNO. No. Piękne jest, kurczę. Jeszcze na czarnych tych. Tak, niepognite. Także wielu z Was się pewnie, wiele z Was się domyśla, co to jest za konstrukcja. Już jesteśmy bardzo niedaleko, tyle Wam powiem. Przejeżdżamy teraz koło Mostu Stalu. Kiedyś najwyższy budynek. Pamiętacie, jak się nazywał prezes Mostu Stalu? To napiszcie w komentarzu. Janiu, powiedz mi, dlaczego ja nie zapiąłem pasów? Bo nie ma pasów. Czy to jest legalne? To jest absolutnie legalne, ponieważ jeżeli samochód w tamtych czasach nie był wyposażony w pasy, a odpowiadał tamtejszym homologacjom z tamtych lat, no to nie trzeba mieć pasów. Niektórzy mylą to z Fiatem 125P. Pan mnie nawet zaczepił i zapytał, czy jest do sprzedaży ten samochód. Trochę się zdziwił, bo powiedziałem, że tak, ale nie podejmował dalej dyskusji, więc tak. Dużo ludzi się pyta, a jak przyjdzie co do czego, to może nie kupować. A może pan chce kupić? Nie wiadomo. Dobra, nie będziemy teraz handlowo mówić, tylko popatrzcie na tę konstrukcję. Tutaj auto jest duże, bo ma blisko 5 metrów, ale jest mega zwrotne. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Już szaleją panowie. Już panowie szaleją. Zatrzymamy się gdzieś. Ta wersja nie ma klimatyzacji, ale zdarzały się takie Fiaty z klimą. Janiu, zatrzymaj się tam chyba wzdłuż, nie? Przy tym, dobra, nie? Tam jest dobra. Takie miejsce. Manewrowanie nie nastręcza problemów. Fajna widoczność jest. Co prawda nie ma prawego lusterka, ale ludzie, którzy pamiętają samochody z tamtych lat, to wiedzą, że lusterka były rzadko spotykane, prawe lusterka, a czasami nawet i lewe. A tu mamy lewe, więc spoko. Widzicie, przechodzi każdy kant nadwozia widać. Przestaniemy tu, przycupniemy na chwilkę, może nas nikt nie będzie za to. A idziemy tam Janiu zobaczyć na chwilę? Oczywiście, że idziemy. Na dwa zdania? Na dwa zdania, tak. Tu wszystko tak chodzi, kurczę, jak cukiereczek, naprawdę. No. Jak ta kierownica, w ogóle on tak pyrka sobie tylko delikatnie. Tak, tak, jest. No i ma 160 koni. V6. V6. Ale dobra, nie wiem, czy to widzów bardzo interesuje, a na pewno pomnik Was zainteresuje. No tam idziemy, tam na wprost. Co to jest? Fiat 130. Jasno? Fiat 130. Kamera. Proszę? Kamera. A, to jest Stalowa Wola z lotu ptaka. Tak trzeba napisać. Ja nie musisz mi drzwi otworzyć. Aha.
bo ja nie wyjdę tak. To się nagrywa, dobra. Gdzie idziemy, Janiu, teraz zobaczyć? Idziemy, teraz pokażę wam pomnik, o którym wspomniałem. Ta konstrukcja jest dosyć nietypowa, widzicie, z takich rur wentylacyjnych. To jest wszystko skonstruowane. Jest to konstrukcja... Boję się, że ten kijek mi ci spadnie. Jest to konstrukcja, która została przygotowana przez lokalnego artystę Stanisława Magdziaka. Rodzina Magdziaków bardzo znana. On pod koniec lat 70. przygotował to na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj miała być wystawa najbardziej zasłużonych ludzi, pracowników, takich naszych najlepszych, jak to wtedy mówili, czyli tytanów socjalistycznej pracy. Miało to być umieszczone w Sandomierzu, ale jak Bogusława Herdzik to zobaczyła, dyrektorka Spółdzielczego Domu Kultury, to powiedziała, że ona bardzo chętnie by to widziała w Stalowej Woli, ale nie jako galerię ludzi pracy, tylko jako ozdobę osiedla centralnego, i dwie takie konstrukcje faktycznie zostały u nas postawione. No i stoją do tej pory. Myślę, że bardzo ciekawa konstrukcja, rzadka. Jako dziecko się po tym wspinałem, ale to już mówiłem. Ciekaw jestem tylko, czy jest pomalowana na takie barwy jak oryginalnie, ale to może ktoś z państwa będzie wiedział, także liczymy tu, Rafał, na komentarze, nie? Tak, piszcie. Piszcie, co wiecie. Piszcie, pokażcie zdjęcia jakieś. Właśnie, stare, jakieś stare zdjęcia. Kolorowych wtedy to tak za bardzo nie było, ale może ktoś tam z lat 90. Myślę, że w latach 90. jeszcze mogli tego nie przemalowywać, bo ta farba chyba płatami już odłaziła, ale jeszcze była oryginalna. Teraz zostało przemalowane. Więc jedziemy na drugi punkt, gdzie to zobaczymy, nie? Tak, zaraz się przekonamy, gdzie pojedziemy. Wracamy do naszego Fiacika. Tak, Fiata. Fiata. Największego z Fiatów. Największego z rodu Fiatów. Wyobrażacie to sobie? Jak to auto wygląda, no proszę. Dynamicznie, ale nie wulgarnie. Proszę? Jeździ, hamuje, kręci, prawda? Ale samochód. Tak, jeździ, hamuje, kręci i nawet trąbi. Pokażę wam, jak trąbi. O! Mogę to w środku? Tak. Ma dwa tryby klaksonu. Miejski i pozamiejski. 70. Cały film o nim jest na moim kanale na YouTubie. Ale czyściutko jest. No. Zajebiste. No. Ślub na samochód to. Tak. Trzeba mnie mamać śluba. No fałszustka tu jest pod ma. Automat. Wow. Elektryczne szyby, elektryka wspomaganie. Pełna. Wspomaganie. Pokażę jak w nowym aucie. A jak chodzi, słyszeliście, nie? Tak, bardzo tak fajnie. Sobie pyrka elegancko. A wy skąd jesteście ogólnie? Turcja. A to ja byłem w Turcji teraz, syreną. Na wakacja? Nie, na wyprawie 40-letnią syreną. Aha. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale. W Kapadocji, no to Tofasem jeździłem. Ale to drugi kanał, bo to jest kolegi. Ale pilnujesz tego czyściutko. To kolegi jest akurat. W ogóle nie ma oleju. Nówka silnik jest jakby. No. 70 rocznik, taki silnik. Ja mam 2017 rocznik, to silnik jest 3 razy gorzej wygląda. Bardzo dobrze wygląda. No, naprawdę. Jak byłem w Turcji, to jeździłem Tofaszem. Tofasz? A Doğan czy Shahin? To był Tofasz Shahin, ale tam miał naklejkę Doğana. Doğana. 93 rocznik. Tak, tureckie mówię. Wukląd jest Shahin, ale wukląd jest Doğan, ale w środku jest Shahin jest. Tak wukląd słowo jest. I też kleją Shahin. Shahin trochę droższy jest. Dlatego kleją Shahin. To był Doğan, a Shahin jakoś tak. Wiem, że był stylizowany na ten droższy. Nie ma. Tyle ma szkoda, tyle ma. No. Nie wymyślono wtedy, czy były? Były, ale nie w tej wersji. Tak? No dobra, gratuluję. Fajne, fajne. Super, no. Także możecie sobie zobaczyć, jak piszecie Jan Garbacz na YouTubie. Jan Garbacz, tak? To tam jest i o Turcji, no. Jak byłem syreną w Turcji, jak w Kapadocji. Ile trwała? Ja mieszkam dwa tygodnie. O, Göreme, no. Ja byłem w Göreme. Göreme. Ja pracowałem w Göreme, Ürgüp. Tam jest ruszający most jest. Był pan tam? Nie, tam taki nie byłem. Taki most jest, taki długi, rusza. Dużo ludzi chodzi na wakacje. A potem w Kayseri nam się zepsuła syrena, pojechaliśmy do warsztatu, wyciągaliśmy silnik sami, rozkręcali, no ale się nie dało naprawić tam, bo nie mieliśmy tych części.
No nie, wróciłem, widać. Laweta przyjechała. Laweta przyjechała, 1000 kilometrów do granicy. Ale kasa? 500 euro? Nie, 3,5 tysiąca złotych. Ale wiecie, czym oni pojechali? Do tej Turcji? Taką żółtą syrenką. Pokażę wam. Kojarzycie? Mogą nie kojarzyć. Nie kojarzę. Z którego to roku ta syrena była? 80. No. To jest trochę lepsze. To jest 70. No tak, ale... Ale dużo starszy konstrukcyjnie. Ale tamte jest dwusuwem. No to jest szok. Syrena w Turcji. No. Polska. Tu jest mój kanał, Jan Garbacz. Jan Garbacz, no. I tak. Będziemy jest. Obserwować tego już. I teraz tak, wideo. I jest syreną po Turcji. Ten? Tak. Łano, Ile trwała? 2 tygodnie. 2 tygodnie? Ja jeden dzień jeździłem. Ja odpalam samochód rano, piąte. Bez przerwa, tylko stacja, wiesz, zatankowania i do jestem Aksare, koło Kapadokia właśnie. A to myśmy turystycznie tam chcieli też trochę pozwiedzać. A to nasz sponsor, tu Conesto z tego, to oni nas sponsorowali. Że na pewno znajdziesz ją na. I teraz mamy nawet taką kawę, pokażę wam. Właśnie, pokaż kawę z tu. Memo, widzę cię, kolego. Mamy specjalną kawę z Turcji. Wyprawa do Turcji. Trip coffee. Jest tego Kapadokia, jest syrena i jesteśmy my. Przywieźli wam kawę. I to prosto tak Turcja. Nie, nie. Jak było Turcja? Wakacje? Super, bardzo mili ludzie byli. Nie, nie. Wakacje no to super. Życie to jest chujowa. Życie jest na drogo, wiesz? No, dosyć, ale bo dobry. Ten, który Shine szadałeś, no nie? No. 250-300 tysięcy lira. No ja tak patrzyłem, to jest 5 tysięcy dolarów, nie? Gdzieś tak trzeba byłoby za takiego dać. O, to jest gorsza sytuacja. Jak oryginalne, to jest 300-400 tysięcy. Czyli 12-13 tysięcy dolarów. Ło, to bardzo dużo. Drogo, drogo jest. Tam w ogóle banknoty są 100 lirów, to jest ile? 100 lirów teraz... Nie wiem, gdzieś 12 zł. No, to ja miałem całe zbitki pieniędzy, bo to były małe pieniądze, nie? No. I w setkach dawali i na ten pobyt wymieniłem pieniądze. I wydawało się, że mam nie wiadomo ile pieniędzy, jak? Ale to były małe nominały. Jak ja przyjechałem Turcję 12 lat temu, turecki 1 lira robiła tutaj złoty 50. Tak. 12 lat zmieniał się. Teraz złoty kosztuje 8,20. 1 złoty i 8,20 lira. No to jest. Inflacja powiem 60%. Na pewno nie 60%. 300-400%. Dobra, panowie. Dobra, dzięki bardzo. Hej. Dzięki. Widzimy się na YouTubie. Dobra, widzimy się. Hej. A my jedziemy dalej. My jedziemy dalej. Ty to nagrywałeś wszystko? Tak. Kurczę, panie. Fajnie chłopaki powiedziały. Fajnie, fajnie, no tak z życiem. Poczułem się jak w Turcji. To zamykamy nasz tak, taksyk. Musisz mi otworzyć drzwi niestety, tak, muszę. Albo stety. Chcesz do tyłu czy do przodu? Nie, no, no z przodu, bo mam tutaj fajną szybkę. Proszę dobra, bardzo. Tylko sobie przełożę kamerę. Dobra. Poczekaj. No, dobra. Muszę sobie to rozjaśnić, czekaj. Nagrywa, dobra, wszystko nagrywa. Teraz tak się bujać? A no, to kolegi. Klasyka. Tak. Dobra. Ale coś pięknego, naprawdę. No, 130. Był na YouTubie już. Był. Tam 4 tygodnie temu chyba. Można sobie kupić takiego. Proszę? Można kupić go. Nie ma problemu. Ja to zamienię. Jedziemy Fiatem. 130. Z 1970 roku, także naprawdę. Gdzie jedziemy zobaczcie teraz? Jak liczniki tu wyglądają. Jak ktoś pamięta dużego Fiata, to wie, że były do 160 najpierw, potem do 180. A tu mamy aż do 220. Jedziemy teraz na drugi tego typu, drugą tego typu konstrukcję.
Oczywiście delikatnie musimy jechać, bo to paliwa tutaj dużo, już smoli ten samochód paliwa. Kopci. Ile pali? No, ile wlejesz i jeszcze. Ale trochę. To powiedzmy, że 20? No, nie wiem, ale jak za stówkę nalałem w tym, w Kraśniku, to ta stówka cała się zmarnowała do Kraśnika. Znaczy zmarnowała. Stówkę do Kraśnika? Tak, nice. 100 zł do Kraśnika, ale obwodnicą i troszkę tam przycisnąłem, tak mówiąc między nami. Nie jechałem 90 na godzinę, nie? No, no. Przez ryneczek przejedziesz? Proszę cię bardzo. Życzy sobie kolega, to proszę bardzo. Muszę pamiętać, że są znaki, żeby kamery nie zostawić. Uważaj na ludzi tutaj. Nie, ja tutaj schowałem już sobie, wiesz, tak wzdłuż auta, jak są ludzie. Jak nie ma ludzi, to na chwilę wyciągam, żeby pokazać. Może nam się uda jeszcze zrobić takie mega, mega z daleka, mega wysoko. No dobra, to przejedźmy do przedynek, sobie teraz pofilmuję, dobra? Tylko ten, możesz sobie, Janiu, mówić, a tutaj będę starał się trzymać na kolanach. Dobra. Dobra. Wybaczcie Rafałowi, że mało mówi, ale to jest ekwilibrystyka operatorska, to co on teraz robi. Naprawdę. Samo to, że jedziemy bez pasów. Na legalu. I to na legalu. Wczoraj jechałem ze znajomymi, no. I mówi tak, że wszyscy jak jechali, to się patrzyli tak, o. A jak się patrzyli na syrenę, to już w ogóle, na syrenę laminat Dawida, pozdrawiamy Dawida, to w ogóle byli w szoku. Janiu, jaki jest plan w ogóle? Gdzie jedziemy? Jedziemy pokazać wam drugą tego typu konstrukcję. Chociaż tu nawet droga jest celem samym sobie, więc ten samochód tak przyjemnie jeździ. Jeden tak leciutko, jak się buja, w ogóle on tak jedzie jak żeglówka. Tam. Płynie, do przodu się huśta, ale tak delikatnie, tu ale przy tym nie ma masz zrywów. Kontrolę nad nim, taką fajną. Czuć? W zakrętach, no, że sterujesz tym samochodem, a nie, że to jest ponton na rozhuśtanym morzu. Nie, nie, nie. To jest coś. Też popatrz, jak daleko od siebie siedzimy, nie? Bardzo. Bo samochód jest szeroki, ale nie jest też tak obudowany jak współczesne auta. Współczesne auta są szerokie, ale nie ma, jest bardziej zabudowane i nie ma tego wrażenia szerokości, co tutaj. Tutaj zawrócimy, tak? Tak, to zawrócimy sobie. Znaczy, musimy sobie stanąć tutaj. No, no. I co, wjedziemy tam po tu Biferro? Tak. Z tyłu gdzieś na parking, tak? I przejdziemy się? A, trochę trzeba chodzić. O, tutaj możesz pokazać nas, jak się odbijamy. Będzie fajnie widać. Dostojny, ale skryty ten samochód jest. Nie, no jest boski. No, jest, naprawdę jest taki z klasą. To jest dystyngowany samochód. Tak, to mimo, nie jest Fiat. To mimo, że Fiat, największy... w ogóle nie czuć tego, że to Fiat. Tak, a to było właśnie najtrudniejsze dla ludzi, którzy to chcieli kupić, nie? Że to był cały czas Fiat i dlatego on się tak nie sprzedawał. Ale dzisiaj to jest plus, bo to jest mega unikat. Jak pojedziesz na zlot Mercedesem, to Mercedesów tych lat będzie dużo, a Fiata nie będzie. I to jest fajne. Jak tam z prawej mamy? Spoko, już możesz sobie tak prostować koła. Super, jak sobie pyrka, jak sobie jen, jak on chodzi w ogóle, jak nie, nie, w ogóle to jak, nie brzmi jak fałszustka. Nie, no brzmi, popatrz. Teraz. Co, chcesz dodać gazu? Teraz brzmi, no, tak, tak. On tak wolno chodzi, na takich bardzo wolnych obrotach, tak, jak tak, jedzie. Tak, tak, bo on ma niskie obroty generalnie, ale wiesz, wszystko fajnie to chodzi. Dobra, idziemy. Dobra, więc tu, gdzie był kiedyś parking PKS-u,
gdzie są bloki z lat 70. Mamy też kolejny relikt tamtej epoki, ale bardzo ciekawy moim zdaniem. Chodźcie tędy, bo tutaj nie przejdziemy chyba. Czego? Przejdziemy tutaj spokojnie, tak? Ja tu przejeżdżam hulajnogą. Aha, to pan tych hulajnogów ja wszędzie przejeżdża. Ja znam ten teren. No dobra, to idziemy kręcić. No i też dworzec PKS jest bardzo ciekawy moim zdaniem. To nie jest jedyny taki dworzec w Polsce, bo ten projekt był w kilku innych miastach, nawet na terenie naszego dzisiejszego województwa. Nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale jest gdzieś tutaj bardziej. I mamy kolejny właśnie taki projekt. Tak jak powiedziałem, Stanisław Magdziak zagatówki stworzył. No ten jest w gorszym stanie, widzicie? No nie, jednakowoż jest, a to już coś, bo zawsze pomalować, wiecie, pomalować zawsze można, a jak czegoś nie ma, no to się tego nie zrobi. Dzisiaj trochę zapomniany, ludzie nie zwracają na to uwagi, niemniej jednak ja mam duży sentyment, myślę, że Rafał też. Widzicie, to jest takie stabilniejsze. Tam to się tak bardzo kiwało, tak, nie? Tak, a to jest, no, niektórzy w ogóle twierdzą, że tutaj jest wkomponowane S i W, ale ja tego nie widzę, nie wiem, czy widzowie to widzą. Chodź, zobaczymy z drugiej strony, co tu jest. I to było, kiedyś niby tutaj ktoś mówił, nie wiem, czy to prawda, że to są banery reklamowe, tak? Tu miały być. Czy miały być, czy były? Miały być, ale nie było. Ale są takie miejsca jakby do przymocowania? Tak, 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 bo tu miała być galeria taki naszych najlepszych. Ale w Sandomierzu, a w Stalowej Woli rzekomo to już nigdy nie miało pełnić roli baneru, chociaż tak głowy nie dam, czy na pewno nie. Takiej reklamy, nie? Zewnętrzne, tak, jak tak, są te tak, takie słupy, wiem, co są reklamy przy tych słupach, to niby, bo, że tutaj jakaś plansza miała być przyczepiona, nie? W ogóle trzeba powiedzieć w tym momencie jasno, że w PRL-u to jednak ta sztuka graficzna plakatów była na bardzo wysokim poziomie. Co by nie mówić, to był złoty okres polskiego plakatu, jeżeli chodzi o formę. Jeżeli chodzi o treść, no to już nie oceniam, nie? No, dobra. Dobra, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy Rafale bardzo za to, że byliście z nami i mogliśmy wam pokazać tak cały. Pozdrawiamy widzów. Dzięki. No. Hej. Hej, pa.